5 maja minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odwiedził Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W trakcie wizyty spotkał się z rektorem profesorem Pawłem Cięszczykiem, wojewodą województwa pomorskiego Dariuszem Drelichem oraz władzami uczelni. Podczas wizyty minister oficjalnie wręczył na ręce rektora czek dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na kwotę 4 milionów złotych na przebudowę budynku B w części domu studenckiego. Odwiedziny zakończył zwiedzaniem infrastruktury dydaktycznej. Tak, rzeczywiście dzisiaj odwiedził nas z gospodarską wizytą minister edukacji i nauki, minister Przemysław Czarnek. Chciał po prostu zobaczyć uczelnię, jedną z najlepszych w Polsce. To jest pierwsza sprawa, najważniejsza, a druga sprawa, rozmawialiśmy, no chociaż dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, rozmawialiśmy o pieniądzach, między innymi o wsparciu naszej inicjatywy, czyli remontu budynku B. Dostaliśmy od pana ministra 4 miliony złotych, od ministerstwa 4 miliony złotych na ten cel i mamy promesę, mamy obiecane kolejne 6 milionów, co pozwoli nam ukończyć tą inwestycję, mam nadzieję, już za 2 lata. Rozmawialiśmy też o wsparciu dotyczącym naszych planów naukowych, planów związanych z kształceniem. Mam nadzieję, że te rozmowy też będą owocowały zwiększeniem środków, nakładów dla naszej uczelni.